Upłynęło już kilka dni od tego wydarzenia, od tego tragicznego wydarzenia, ale warto to jeszcze przypomnieć. 1 czerwca na granicy między Izraelem a Gazą została śmiertelnie postrzelona przez izraelskiego snajpera 21-letnia Palestynka Razan al-Nayar. Była pielęgniarką, ochotniczką. Przyszła tam, by pomagać rannym demonstrantom. Nosiła kamizelkę ratownika medycznego. Widać było wyraźnie, że należy do grupy ratowników medycznych. Wyróżniała się jak najbardziej. Można zobaczyć było już z daleka, że to jest ratownik medyczny. Trzeba jeszcze tutaj przypomnieć, że demonstranci palestyńscy są nieuzbrojeni, nie mają broni palnej. I po stronie palestyńskiej już 150 osób zostało zabitych, a kilka tysięcy osób jest rannych. Po stronie izraelskiej nie ma żadnych ofiar i nikt nie jest ranny. Oczywiście wcale tutaj nie jestem za tym, żeby po stronie izraelskiej były jakiekolwiek ofiary. Jestem za tym, aby po obu stronach nie było żadnych ofiar. Jest w białej kamizelce ratownika medycznego. Podnosi ręce do góry, daje znak, ale mimo to zostaje postrzelona przez izraelskiego snajpera. It's on camera for all the world to see. Here's Razan raising her hands, hoping Israeli soldiers would let her fellow medics treat the wounded. A czy Palestyńczycy mają powody do protestu? No mogliby zapomnieć o ziemiach, z których ich ojcowie zostali wyrzuceni. Czy mają teraz w ogóle jakieś powody do protestu? No jednak żyją w wielkim getcie. I chyba te powody jednak mają.